Ten most rozpięty nad Nysą Łużycką łączy dwa państwa. Po lewej stronie Niemcy, kraj związkowy Saksonia, miasto Görlitz, po prawej stronie Polska, województwo dolnośląskie, Zgorzelec. Ale można powiedzieć inaczej, po lewej stronie Górne Łużyce, po prawej stronie Górne Łużyce. Jedno miasto, jedna kraina osobliwa, bardzo kraina historyczna ze słowiańskim plemieniem Milczeń jako ojcami założycielami. Przez wieki zachowująca kulturową odrębność, choć nigdy nie stała się oddzielnym państwem. Ta przynależność polityczna była tu zawsze zmienna. Rządzili Piastowie, Askańczycy, Przemyślidzi, nawet król węgierski. Elektorzy sascy, którzy byli jednocześnie królami polskimi, królowie pruscy, cesarze niemieccy. Oczywiście ta przynależność polityczna, zmiana jej, prawda, zmiana granic wywoływała zawsze trzęsienie ziemi. Nie inaczej stało się w 1945 roku, kiedy po polskiej stronie Górnych Łużyc doszło do przecięcia tej tożsamości kulturowej. Nowi osadnicy nie mieli pojęcia ani czym jest Dolny Śląsk, ani Górne Łużyce, jaka jest między nimi różnica. Te dwa pojęcia miały jeden wspólny mianownik – obce. A jeśli obce, to nieznane i niedoceniane. A mimo to ta odrębność Górnych Łużyc się obroniła, ona zachowała się w krajobrazie miast i wsi. To przecież wspaniała kraina domów przysłupowych, których po polskiej stronie jest około 600, najwięcej w Bogatyni, niezwykle oryginalnych, mających często po kilkaset lat, zachwycających kunsztem rzemieślników. To wreszcie kraina zamków, dworów, pałaców, w których między Nysą a Kwisą jest około 60. To kraina cudów natury, które już w XIX wieku generowały masowy ruch turystyczny, a potem ściągały także kuracjuszy. Nie znać, nie widzieć, nie doceniać to wielki grzech. Ten dom skończy w przyszłym roku 200 lat. Tak, ale już nie stoi w Wigancicach. Na wzgórzu. Na wzgórzu. Jedyną szansą na jego uratowanie była jego translokacja. I razem z domem do Zgorzelca zabrałam zarówno mieszkańców tego domu. Że przeniosłaś cały dom. Zabrałaś, spakowałaś, przeniosłaś cały dom. To była pewna logistyka, ale dzisiaj to można zrobić. Udało się przy wsparciu też między innymi Ministerstwa Kultury, finansowym wsparciu. Tudzież ludzi, którzy się na tym znali. Także dzisiaj on tutaj stoi w Zgorzelcu, świadczy o tym, jak piękna jest nasza architektura regionalna. Jest to jeden z piękniejszych domów przysłupowych w naszym regionie. A co to znaczy dom przysłupowy? Regionalny, nasz dom, który tutaj jest charakterystyczny dla Górnych Łużyc. Właśnie tu doszło do połączenia kultury słowiańskiej, techniki budowlanej z frankońską techniką, która przyjechała tutaj z Europy Zachodniej. Stoimy w izbie zrębowej, w drewnianym słowiańskim domku. Piętro natomiast wzniesione jest... Są nawet korniki. Wzniesione jest na słupach, które to słupy okalają tą izbę zrębową, ten słowiański domek i które trzymają górę. Takie fenomenalne właśnie rozwiązanie budowlane zaproponowali właśnie cieśle ówcześni. Dla łużyczan, którzy w tych właśnie izbach zrębowych, w tych słowiańskich domkach zajmowali się tkactwem. I mają już te domy przysłupowe nawet kilkaset lat i świetnie się trzymają. Tak, te domy są naprawdę... Jeżeli się o nie dba. Genialnie są skonstruowane i naprawdę mogą przeżyć wiele, wiele lat. Dlaczego ten dom nazywany jest domem kołodzieja? W tym domu z pokolenia na pokolenie zajmowano się kołodziejstwem. Później ten zawód wygasł. Do 45 roku. Do 45 roku, tak, tak, tak. Tutaj mamy na zdjęciu naszego kołodzieja, który właśnie ze swoją żoną, z gromadką dzieci. Ten najmniejszy tutaj
chłopczyk Rudolf przyjeżdża do nas. Przywiózł mi klucze do tego domu, mówiąc, moja mama zamknęła drzwi tymi kluczami. Przywiozłem je pani z życzeniami, żeby pani się udało ten dom uratować i przenieść. Ale ty zebrałaś w tym domu wszystkich mieszkańców, nie tylko tych przedwojennych, ale tych powojennych również. Ile rodzin mieszkało w domu Kołodzieja? Przed wojną jedna rodzina, tak jak mówiłam, z pokolenia na pokolenie, a po wojnie 5 polskich rodzin jeszcze mieszkało do momentu przekazania mi tego domu przez kopalnię. Wszyscy się spotykacie? Tak. Zabrałam nie tylko właśnie naszych mieszkańców, ale też społeczność wiejską, ale wracając do tego domu. Pierwszym takim wydarzeniem, które tutaj miał miejsce, to był przełom 2008-2009 roku. Zorganizowaliśmy Sylwestra, gdzie właśnie wszyscy żyjący mieszkańcy mieli okazję się spotkać. Bohaterem był dom. Opowiadali wszyscy, jak się w tym domu mieszkało, jak się żyło, co zostawili Niemcy, kiedy wychodzili, co zastali pierwsi właściciele tego domu. Takie fajne historie. Razem z mieszkańcami tego domu zabraliśmy wieś, bo ludzie z Wigancic, mieszkańcy i przedwojenna populacja, i powojenna populacja ten dom uznają za swoje miejsce spotkań. I to jest piękne. On był najbardziej okazały, prawda? To jest tak, raz, że był najbardziej okazały, ale on miał takie szczęście do kobiet, silnych kobiet. I dzisiaj sołtysem wsi jest Hania Smulska, która mieszkała w tym domu najdłużej. Jej rodzice zostali właśnie wysiedleni przez kopalnię. I w tym domu zawsze się coś działo. Właśnie przez to właśnie, że ta rodzina była taka otwarta, ale później też poprzez kolejne rodziny, panią Halinkę Krauzową również. W tym domu zawsze było pełno ludzi. I mieszkańcy bardzo dobrze kojarzą ten dom jako takim miejscem fajnych spotkań. Nie ma tutaj wprawdzie już Kołodzieja, ale za to są malowidła, które przedstawiają Kołodzieja przy pracy i wiem, że te malowidła zostały wykonane na podstawie wspomnień przedwojennych mieszkańców, wspomnień spisanych. Tak, syna właśnie naszego Kołodzieja, Waltera Stefana, dostałam zgodę rodziny na opublikowanie tego opowiadania opowieści granicznej i na podstawie tego malarz Edward Schutter namalował mi właśnie te malowidła. Zabrałaś z Wigancic z wiele drobnych przedmiotów, piece, narzędzia gospodarskie, ale najbardziej, szczerze mówiąc, fascynuje mnie zabawka. Miś pocerowany, ale dobrze trzymający się. Skąd się wziął ten miś? Tak, to prawda. Zabrałam z Wigancic dużo przedmiotów, które zostały porzucone, kiedy ludzie się stamtąd wyprowadzali, ale one świadczą o kulturze ludzi, którzy tam mieszkali. Dlatego one są dla mnie bardzo cenne, jak kuchnia węglowa, na której codziennie serwujemy śniadania, czy takie drobne rzeczy stanowiące wyposażenie. Ale faktycznie, misiu jest taką tutaj naszą ozdobą, perełką. Miś Rudolf, którego znalazłam w opuszczonej wiosce. Obiecałam mu, że kiedyś będzie siedział na honorowym miejscu w tym domu. I tak też jest. Ale misiu ma swoją historię, bo misiu należał do pani Konklowej, łużyczanki, która została po wojnie, która była krawcową, która obszywała panie z całej okolicy i został rozpoznany przez Ulę, dziewczynę z tej fotografii, która przyjeżdża na zjazdy naszych mieszkańców Wigancic tutaj do Zagrody Kołodzieja, która bawiła się w dzieciństwie tym misiem. Ten miś należał do syna pani Konklowej, który niestety zginął podczas II wojny światowej. Ale pani Konklowa do końca tego misia miała przy sobie, nikomu go nie oddała. Przez kilka lat nie wiemy, co się z nim stało, kiedy, że tak powiem, ja go znalazłam, ale na szczęście tak się stało, że się znalazł, odnalazł i dzisiaj jest tutaj w tym domu. Czy miał siłę, to jest siła głównych łużyców, żeby nie dać się zniszczyć, żeby wypłynąć, żeby błysnąć, bo on nawet ma czerwone lakierki. Tak, także to jest też ozdoba naszej zagrody. Dzisiaj siedzi i wita naszych gości. Czy to możliwe, że tutaj była wieś, bo ja widzę tylko piękne widoki, bardzo piękne nawet, no ale poza tym jest pustka. Ja się nie dziwię, że Słowianie gdzieś tam już prawdopodobnie od 8-9 wieku zasiedlali te tereny. Nie mamy poświadczonego tego, co prawda, tak dawnego datowania, ale na pewno od co najmniej XIV wieku istniała tutaj duża, ludna
później także bogata wieś, a właściwie tak naprawdę zespół wsi, bo trzy wsie były ze sobą zrośnięte w jeden długi organizm wiejski, taką typową łańcuchówkę, po polsku Wigancice, Strzegomice i Zatonie. I dzisiaj? Nic. Dzisiaj co najwyżej tyle, co widać za plecami. No właściwie nic. Strzegomice całe zostały w całości, zupełnie zasypane zostały z wałowiskiem zewnętrznym kopalni węgla brunatnego. Zatonie w zasadzie w większości zostały tylko nędzne resztki, kilka domów i zrujnowany zupełnie kościół. Natomiast z Wigancic no, nie zostało po polskiej stronie nic, aczkolwiek uratowała się czeska część wsi, dzisiaj nazywa się Wiśniowa. Ale nie tylko wiejskie domy znikały, nie tylko one mają pecha, bo pałace niestety też. Przecież w każdej z tych wsi był a to dwór, a to siedziba feudała, a to pałac większy, a to mniejszy, tak jak na przykład w Rybarzowicach, które całe znowu padły pod naporem kół czerpakowych koparek. Tam były aż dwa pałace, stary i nowy, pałac Einsiedlów, właścicieli Rybarzowic, i one niestety no, przepadły bezpowrotnie. Pod nimi już mamy tylko pustkę, czeluść kopalni odkrywkowej. No, znacznie więcej szczęścia miał pałac w Radomierzycach. Podobno fundator tego pałacu, szambelan króla Augusta II Mocnego, postanowił zakląć w tej bryle upływający czas, czyli cztery skrzydła jak cztery pory roku, 12 kominów jak 12 miesięcy. Czy to prawda? Udało mu się świetnie, oczywiście, że prawda. Typowo barokowy pałac, 365 okien, 52 komnaty i proszę popatrzeć, za chwilę minie 300 lat, a pałac stoi, więc chyba tak, zaklął. Udało się, stoi. Ale wygląda na wielkopańską siedzibę, na królewską wręcz, ufundował szambelan i uwaga, nie dla siebie, tak? Joachim Sigismund Klippenhausen, Ziegler, był niesamowitym człowiekiem, ponieważ faktycznie nie miał rodziny, zmarł bezżennie, bezdzietnie, wybudował przepiękną siedzibę godną właśnie królów, którzy zresztą często tutaj bywali, i cesarze niemieccy, i królowie saksońscy, a faktycznie nie wybudował jej dla siebie, tylko zbudował ją dla 8 panien z górnoużyckiej szlachty, zawsze 8, ale one się oczywiście w czasie zmieniały. To był tak zwany świecki klasztor, fundacja po to, żeby wykształcić 8 panien ze zbożałych rodów, żeby nabrały ogłady, żeby nabrały dworskiego życia, po to, żeby później dobrze wyszły za mąż. W 1945 roku dobra passa Radomierzyc się skończyła i właściwie od tamtego momentu pałac zaczął niszczyć. Oj tak, to bardzo przykre, że jak był nazywany perła Górnych Łużyc, najpiękniejszy pałac na Górnych Łużycach, no niestety nie miał szczęścia. Jak wiele dworów, jak wiele pałaców, jak wiele fantastycznych siedzib wielkopańskich na całym Śląsku, a zwłaszcza Dolnym. Ale ten miał wyjątkowego pecha, bo ocalał z wyposażeniem, z pięknym ogrodem, niezniszczony w ogóle. No, zajęty był właśnie przez Rosjan. Prawdopodobnie zwiodło ich tutaj to archiwum, chociaż niekoniecznie to musiał być główny powód. Ograbili go oni pierwsi, już oni zaczęli jego dewastację. Później przejęło go państwowe gospodarstwo rolne tutaj lokalne, ponieważ opodal pałacu był bardzo duży folwark, który oczywiście na rzecz pałacu pracował. Był grabiony wielokrotnie, nigdy na szczęście nie spalony, bo pewnie dzisiaj już byśmy obserwowali tylko ruinę. Później dzieła zniszczenia takiego, które było swoistym ratunkiem, ale wątpliwym z perspektywy czasu, dokonała elektrownia Turów, która głównie wyposażenie ogrodowe i parkowe przeniosła do Bogatyni, do zorganizowanego dla pracowników parku wypoczynku świątecznego. I byłoby dobrze, gdyby tam te wszystkie rzeźby wspaniałych mistrzów drezdeńskich ocalały, a one niestety zostały również stamtąd w istotnym zakresie rozgrabione, rozkradzione albo po prostu zniszczone. No i resztki, dosłownie resztki przewieziono tutaj na powrót do pałacu, kiedy on zyskał prywatnego właściciela w latach 90., który to rozpoczął też
jego odbudowę, ale odbudowa zakończyła się fatalnie, właściciel zmarł, a spadkobierczynie no, nie są w stanie tak naprawdę sobie poradzić z tym ciężarem. Mówiono o tym Pałacu Perła Górnych Łużyc. Pan się zgadza, że to najpiękniejszy pałac na Łużycach, na Górnych Łużycach? Nie widziałem wszystkich pałaców. Niestety, boleję nad tym, że nie widziałem wszystkich pałaców na Górnych Łużycach, ale odpowiem wymijająco. Z pewnością najpiękniejszy w polskiej części tak, Górnych tak, Łużyc, tak, tak, a zapewne jeden z najpiękniejszych. O to pytałam. A jeden z najpiękniejszych na Górnych Łużycach tak, na pewno. Tak, oczywiście. I uważa pan, że ma szansę i miałby, albo miałby szansę, prawda, na generowanie ruchu turystycznego, na to, żeby wszyscy bardzo w Polsce bym sobie tego życzył. Się nim zachwycili. Bardzo bym sobie tego życzył. Opodal, dosłownie kilkadziesiąt metrów za nami jest granica z Republiką Federalną Niemiec, czyli doskonałe też zaplecze do spotkań polsko-niemieckich. Tak. Wydaje mi się, że mogłoby powstać tutaj bardzo dużo różnych założeń, zakładów, instytucji, bo czy to patrząc na Krzyżową, być może faktycznie jakieś centrum konferencyjne, być może jakaś fundacja, tak jak dawniej, czy to pomocowa, czy to prorozwojowa, być może jakaś szkoła bardzo ciekawa, świetne miejsce na szkołę artystyczną, bądź innych nauk, tudzież innych sztuk. No, pałac na pewno o ogromnym potencjale, jest tu co zrobić. Wieś Radomierzyce bardzo liczyła na ten pałac, ponieważ wydawało się wszystkim w momencie, kiedy pałac się stał prywatny, że cała wieś odżyje, tak jak dawniej, za czasów Joachima Ziegler'a. Powstała winiarnia w Radomierzycach, młyn zamienił się w kawiarnię, powstało kilka agroturystyk, no i niestety... Jeszcze to przed nami. Ale miejmy nadzieję, że czas dla Radomierzyc się nie zatrzymał, tak? Że nadejdzie. Gorąco w to wierzę. Być może rozwój tego mikroregionu spowodowany przemianami gospodarczymi, czyli właśnie zakończeniem wydobycia w KWB Turów, kto wie, może z jakimś czasem wyłączenie też elektrowni Turów, być może to da nowy impuls, ponieważ siłą rzeczy ludzie tutaj będą musieli zmienić trochę swoją optykę i patrzeć na te skarby, które istnieją 300 lat. Tak, i z których można żyć następne 300. Jesteśmy w Opolnie Zdroju. Administracyjnie jest to wieś, dlatego naszym gospodarzem jest pani Anna Wilczyńska, sołtys tutejszy, ale tak naprawdę opolnozdrójna wieś zupełnie nie wygląda. To przedwojenna, uzdrowiskowa sława, gwiazda Bad Oppelsdorf, który reklamował się jako saskie cieplice. Swoją wielką karierę zaczął w 1836 roku, kiedy piwowar z dzisiejszej Bogatyni, Gottlieb Appelt, stwierdził, że zrobi interes na węglu. Kupił od hrabiego von Einsiedel kopalnię węgla brunatnego, ale okazało się, że kopalnia jest nierentowna, jest zalewana wodą. W związku z tym Appelt zbadał tę wodę i stwierdził, że zrobi interes nie na węglu, ale na czystej wodzie. Na czystej wodzie, czystym powietrzu i pięknych widokach. I właściwie można powiedzieć, że te piękne widoki pozostały, chociaż czystej wody już nie ma, dlatego że źródła mineralne wyschły. Nie ulega jednak wątpliwości, że zanim to nastąpiło, Opolno, wcześniej Bad Oppelsdorf, zdołał stworzyć się na nowo, zbudować swoją wielką urodę. Powstawały tutaj jak grzyby po deszczu hotele, pensjonaty, sale koncertowe, sale balowe. Każdy, który tutaj przyjechał, był zachwycony, bo było coś dla zdrowia, było coś dla urody i było coś dla przyjemności. Po 1945 roku Opolno-Zdrój straciło właściwie swój status uzdrowiska, czyli jest człon Zdrój, prawda, który błyszczy niczym gwiazdki na wypłowiałych pagonach zdemobilizowanego oficera, ale jednak już
nie można zapraszać tutaj kuracjuszy. Wydaje mi się jednak, że ten klimat uzdrowiskowy, on tutaj wciąż jest bardzo odczuwalny. Wjeżdża się i od razu człowiek znajduje się w innym świecie, uspokaja się, te pensjonaty, hotele, park zdrojowy, wszystko no, sprzyja właściwie takiemu wyciszeniu, tak? No, jesteśmy na wczasach, albo przynajmniej jesteśmy na wczasach. Więc po pierwsze, jak się tutaj żyje, a po drugie, czy ta przeszłość opolna, właśnie przeszłość Bad Oppelsdorf, czy ona mieszkańców interesuje? Czy to jest coś, co jest składnikiem waszej lokalnej tożsamości? Tak. Utożsamiamy się z Opolnem i tak jak Batko wcześniej wspomniałaś, odkrywamy je na nowo. Każda historia związana z budynkiem, z ludźmi, którzy mieszkali, jest odkrywana. Są to historie bardzo interesujące. Opolno jest klimatyczne, ma swój klimat, tworzy się... I chcecie to pokazać, bo raz w roku odbywa się no, festyn retro. Festyn Opolno retro. Sprzed Opolno, Opolno dawniej. Tak. Dawno temu w Opolnie. Tak. I co się wtedy dzieje? Przebieracie się? Wtedy przebieramy się właśnie w stroje z tamtych lat. Ale bardziej z XIX wieku, czy bardziej z lat XIX wieku? Aha. Z XIX wieku. Chociaż lata XX też się przewijają. Staramy się stworzyć klimat przypominający tamte czasy, wczuć się w historię, w klimat uzdrowiska. Wydajecie też reprinty starych pocztówek, prawda? Tak, tak, wydajemy pocztówki. Skoro jesteśmy w uzdrowisku, to powinniśmy dla zdrowia spacerować. A tym bardziej, że podobno jesteśmy w Parku Zdrojowym. Tak, w Parku Zdrojowym Karoli. W Opolnie znajdowały się oprócz Parku Karoli jeszcze dwa. Park Donata i Park Alberta. W obecnej chwili naszym takim marzeniem jest rewitalizacja i przywrócenie świetności w Parku Karoli. Poprzez nowe nasadzenia, montaż lamp. I koniecznie ławeczki. Koniecznie ławeczki, żeby można było usiąść i prawda, odpocząć. Tak, bo nie poczuć zawsze, tak. Klimat dawnego zdroju. Tak, oczywiście. Bardzo to jest miłe. A co się stało z pozostałymi parkami? Park Donata w obecnej chwili jest lasem państwowym, natomiast Park Alberta, przez Park Alberta jest droga główna w stronę Sieniawki. Przed wojną Bad Oppelsdorf był miejscem, w którym rozrywek nie brakowało. Były koncerty, przyjeżdżało kino, organizowano występy teatralne. Nawet niewielkie muzeum przyrodnicze. A teraz co? Co można zrobić w Opolnie? Opolno jest fantastycznie położone, niemalże na trójstyku, w odległości niedalekiej od Czech i Niemiec. Bardzo fajne jest to miejsce wypadowe na trasy wycieczkowe, trekkingowe. Opolno zachwyca też fantastycznymi widokami. Można pójść pod pomnik założycieli Opolna, Opelów, później szlakiem granicznym na Guślarz, przełęczą Przemytnika. Wiem, że malowniczość Opolna docenili kiedyś artyści i nadal z tego miejsca nie rezygnują, prawda? Tak. W 71 roku odbył się pierwszy plener Wiedźma Zgorzelecka, 71, nauka i sztuka w procesie ochrony środowiska, na którym padło kilka jakby ciekawych pomysłów
i jakby no, zostały postawione pewne pytania, na które do dzisiaj nie mamy odpowiedzi. A kto wtedy brał udział w tym plenerze? Dużo artystów, naukowców, badaczy, teoretyków sztuki. Z Wrocławia brali między innymi udział Natalia Rachlachowicz, Konrad Jarocki czy Leon Podsiadły. To rzeczywiście sławy. W tym roku Muzeum Współczesne Wrocław i we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta w Wrocławiu pragnie zrealizować cykl rezydencji, na których chcemy ponownie zbadać te pytania, na które w sumie nie uzyskaliśmy odpowiedzi 50 lat temu. Takie działania artystyczne, około artystyczne związane z miejscowościami, które pozornie były skazane na zapomnienie czy zagładę, tak jak Sokołowsko. Właśnie, Sokołowsku się udało, tak, prawda? No i bardzo się udało, w ogóle, znaczy, no już prawie jest takie miejsce, gdzie ludzie też jakby przyjeżdżają, już kupują dom, już nawet tam już nie można już kupić, już nie ma. No właśnie. Mamy nadzieję, że w Opolnie będzie tak samo. To jest też ciekawe zderzenie jakby dla sztuki, ponieważ mamy z jednej strony bardzo ciekawą architektoniczną miejscowość, a obok mamy no, po prostu wielką dziurę w ziemi, gdzie w ogóle kopalnia jakby pożera. To też jest jakby, no, jest to, no, na pewno to może pobudzać do wyobraźni i ciekawych działań. Opolno ma za sobą piękną przeszłość, ma też ogromny potencjał. Zachowało urok, wdzięk sudeckiego kurortu. Jest perłą, ale ta perła wymaga odpowiedniej oprawy. A przede wszystkim wymaga poznania, zainteresowania i docenienia. I mam nadzieję, że to szybko nastąpi.